Wojna pokoleń. Wieliszew. Ostatnie wakacje Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Na podcast zaprasza Paweł Łęczuk. Następny przystanek Wieliszew. Pociąg w kierunku Wieliszewa to właśnie do tej miejscowości pod Legionowem w lipcu 1944 roku udał się Krzysztof Kamil Baczyński na swoje ostatnie wakacje. Udał się na zaproszenie poety, tłumacza, współzałożyciela grupy literackiej Żagary, Jerzego Zagórskiego. I posłuchajmy, jak Jerzy Zagórski opisuje tę miejscowość, tę okolicę. Jerzy Zagórski, wieczór w Wieliszewie. Zamordowanemu przez hitlerowców Konstantemu Radziwiłłowi, dowódcy leśnego oddziału. Kończy się czerwiec. O tej porze roku wrzos w najgęściejszej zieleni przypływie w sosnowym borze pokonał igliwie i ziemię dźwiga z brązowego mroku. Ale weselsza od wrzosów Mietlica, która ma barwę słońca w chmurze piasku. Jakbyś słomiany fiolet w srebrnym kasku zbełtał i rozlał po tych okolicach. Jeszcze zwycięża wszędzie wzrostem wrzosy i ona sprawia, że rozchodnik żółty, mech oliwkowy i liliowa smułka swoje przyziemne przytaiły głosy. Tak, przyjacielu, przy wzgórzach jałowych możesz nie jeden dzień tu przeżyć w kwiatach, nim wieczór w jakiś Chopina po światach zagra na sosen organach pąsowych. A wtedy będą ciemnieć młode dęby, a jasność w sosnach będzie szła ku górze, gdzie pola nieba wspanialej powtórzą te wszystkie barwy, co się w ziemi kłębią. Bo tam zobaczysz fioletowe gaje, złote przesieki, czerwone strumienie, siwe jeziora, a nad nimi wieniec świateł, co wiodą w jeszcze dalsze raje. O mazowiecki Boże, co na wzgórze piaszczyste wszedłeś nad jeziorem w Łąkach. Malarz, poeta, dotąd tu się błąka i jeden Chopin dotknął cię w lazurze. Więc gdy się słońce skryje za poręby i świat ściemnieje, oko głowę zadrze. Ujrzy księżyca żagiel w drugiej kwadrze, mijającego chmury, sosny, dęby. Ty za księżycem ruszysz, wędrowniku, ku jaśminowym gwiazdozbiorów krzewom i zagra w tobie jak skrzypcowe drzewo, niebo na leśnej ścieżyny chodniku. Znam inne bory, znam jeziora inne. Tam nawet głowy nie wznoś ku niebiosom. Same cię gwiazdy po wodzie poniosą i dwa księżyce powiodą cię płynne. Tam, choć rzecz każda ma swój mocny kontur, jak z jodeł tkane strofy Mickiewicza, tyle tam ziemia od nieba pożycza i daje niebu, że nikt nie rozplątał ziemi granicy i nieba granicy, ich gwiazd i kwiatów. Tam,
Nocy Królowa w tej porze roku w kielich biały chowa światła zgubione z wielkiej niedźwiedzicy. Jest ze mną pan Krzysztof Klimaszewski, z zawodu ekonomista, a z zamiłowania miłośnik, pasjonat lokalnej historii, autor kilku książek historycznych o tym regionie, no i w zasadzie dla mnie prawdziwa encyklopedia, jeżeli chodzi o to miejsce, w którym się znajdujemy. Panie Krzysztofie, dokąd tak naprawdę przyjechał Baczyński w lipcu 1944 roku? Bardzo dziękuję za te miłe słowa o mojej pasji, która wciągnęła mnie w tą taką studnię bez dna, mówiąc kolokwialnie, używając tej przenośni. Przechodząc do zadanego pytania, to może zacznę od troszeczkę historycznego ujęcia tego miejsca, gdzie w lipcu 1944 roku pojawił się Krzysztof Kamil Baczyński wraz ze swoją żoną Barbarą. Na początku lat 30. z folwarku Wieliszew, ówczesny jego właściciel Szymon Wel Simcha Pfeffer, po przeprowadzonej parcelacji wydzielił grunty małych parceli, które zostały nabyte przez bogatych, no, można powiedzieć bogatych, bogatszych mieszkańców Warszawy o pochodzeniu żydowskim. Te parcele zostały nabyte i na tych parcelach budowano wille letniskowe, chociaż nie do końca one były tylko i wyłącznie do zamieszkania w lato, ale również były, niektóre były i całoroczne. Te wille stanowiły swoistą enklawę, bym powiedział, taką zamkniętą osiedlem i nawet w księgach hipotecznych po wydzieleniu z majątku Wieliszew, nazwa księgi hipotecznej jest właśnie Osiedle Wieliszew, chociaż na mapach z początku lat 30. i 40. i z lat 40., a nawet do lat 50. znajduje nazwę jako letniska Wieliszew. Miejscowi mieszkańcy nazywają to parcelami wieliszewskimi, ale bardziej się przyjęło letniska Wieliszew. Była to, tak jak powiedziałem, wydzielone osiedle. Miało swojego w okresie jesienno-zimowym, kiedy tych mieszkańców przyjezdnych z Warszawy było mniej, miało swojego stróża, był nim Wacław Taperek. Te osiedle było położone blisko jeziora, dzisiaj to się nazywa Jezioro Kwietniówka. Pochodzeniem tego jeziora jest jako dawne wyrobisko torfowe. Tutaj czerpano torf dla potrzeb folwarcznego browaru, folwarcznej żelni do opalania po prostu pieców. No i tak się stało, że w tym miejscu wyrobiska powstało naturalne jeziorko. Niezbyt duże, ale było. Mieszkańcy osiedla Wieliszew, czy letnisk Wieliszew, wykorzystali te atuty jeziorka Kwietniówka. Zrobili tam specjalny mostek, specjalne takie molo, gdzie kajaczki były przycumowywane, gdzie używano właśnie do celów rekreacyjnych. Tak jak powiedziałem, to byli bogaci jednak mieszkańcy, stąd też przyjeżdżając tutaj w okresie wakacyjnym, no, korzystali nie tylko z tego jeziorka, ale korzystali również z otuliny leśnej. Zagórski, zanim przejdę do samego pobytu Zagórskiego, Zagórski oczywiście uwiecznił to w swoim wierszu o tych atutach naturalnych tego miejsca. No i tak funkcjonowało to osiedle Wieliszew. Przechodząc do okresu okupacji, czyli dokładnie do roku 1944, to pierwszym, który tu się pojawił ze wspomnianych poetów pokolenia Kolumbów, wspomniałem oczywiście o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, ale pierwszym był Jerzy Zagórski. Jerzy Zagórski
z relacji jego syna, z którym miałem przyjemność rozmowy, Włodzimierza, wynikało, że Jerzy Zagórski był przeciwnikiem powstania warszawskiego. Ale nie był takim zagorzałym przeciwnikiem. Można powiedzieć, że raczej obawiał się skutków, raczej widział w tym jednak to, co się stało w rzeczywistości, czyli Warszawa została doszczętnie zniszczona i stąd pewnie takie spojrzenie przeciwne. Ale nie do końca to było takie przeciwne, ponieważ wspierał również miejscowych powstańców. Prowadził nasłuch radiowy na rzecz miejscowego oddziału AK pod dowództwem Konstantego Radziwiłła, pseudonim Korab. Więc nie do końca podzielam to taką negatywne jego spojrzenie na aspekt powstania warszawskiego. Jest taki dokument, w zasadzie esej z 1947 roku, którego fragmenty są też cytowane w tym podcaście, gdzie Zagórski ma taką refleksję, jakby przyznaje się do tego, że faktycznie on wraz ze starszymi kolegami właśnie Kolumbów chcieli odwieźć tych młodych ludzi trochę od powstania, od tego, że nie muszą się aż tak poświęcać, że są poetami, że mogą w inny sposób służyć ojczyźnie i tak dalej. I te refleksje w 1947 są też już takie, że to jego pokolenie jednak było nieodważne, a ci młodzi ludzie nawet zabawę traktowali śmiertelnie poważnie i to wszystko było dla nich bardzo ważne. I jakby z takim zrozumieniem, z taką akceptacją mówi o tym już taki dojrzały, powojenny Jerzy Zagórski. Było nas tylu dojrzałych ludzi. Nie umieliśmy samą liczebną przewagą i autorytetami natrzeć wtedy na niego i zmusić, i wytłumaczyć, że nie ma czego szukać na tych wojskowych ćwiczeniach podziemia, manewrach Armii Krajowej, jakie miał odbyć w następnych tygodniach ten szczupły chłopak, 20-letni, wiecznie zagrożony gruźlicą, chory na astmę, a z aureolą talentu nad czołem. Mówiliśmy o tym między sobą. Jemuśmy nie umieli dość silnie tego powiedzieć. Dlaczego? Może dlatego, że to nie on, ale my byliśmy dziećmi. Nasze pokolenia były wyjątkowo infantylne. Tak, te dzieciaki wszystko, nawet zabawę, brali jakoś tak bardziej na serio. Inaczej, dojrzalej. Dobrze, że pan o tym wspomniał, bo rzeczywiście nawet moment pobytu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z jego żoną w gościnie u Zagórskich świadczy o tym, że Zagórski odwodził Baczyńskiego od powrotu do Warszawy i wzięcia udziału pewnie jeszcze wówczas zapowiadanym, bo przecież to był lipiec 1944, tym buncie, tym zrywie patriotycznym. No niemniej nie udało mu się przekonać młodego poety Krzysztofa Kamila do pozostania w Wieliszewie i do jednak nie wzięcia udziału w tym krwawym rozlewie krwi i zrywie powstańczym. I przechodząc teraz do Jerzego Zagórskiego i do miejsca, w którym wynajmował tą willę na osiedlu Wieliszew, dokładnie niestety nie jest potwierdzone, która to była. Istnieją oczywiście przypuszczenia. Z mojej strony nawet prowadziłem swego rodzaju prace badawcze, żeby zlokalizować tę willę. Włodzimierz Zagórski, czyli syn Jerzego, w swoich relacjach wspominał, że w miejscu, w którym przebywali po wejściu wojsk niemieckich na teren właśnie osiedla,
znalazło się dowództwo jednostki niemieckiej. I stąd też jest to dla mnie taki znak, który gdzieś tam w tych pracach badawczych prowadzę do tego, aby spróbować znaleźć, która to była willa. Jeśli patrząc na aspekt tego dowództwa jednostki niemieckiej, zapewne, bo tu w 1944 roku toczyły się walki wojsk pancernych dywizji Viking w tych rejonach, acz nie przypuszczam, żeby tam się mieściło dowództwo któregokolwiek pododdziału z tej dywizji Viking. Chociaż mam zdjęcia niemieckie, które pokazują takie miejsce, można przypuszczać, że to jest miejsce dowództwa. I to miejsce znajdowało się właśnie w willi Henryka Pfeffera, która była zaprojektowana w latach po 1934 dokładnie, bo projekt pochodzi z 1934 roku, przez znanego architekta warszawskiego Korngolda, ale nie przypuszczam, że to jest ta wila. Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie, Jacek Szczepański, mówił mi, że gdzieś czytał, podawał tutaj nazwisko Heleny Szereszewskiej, która właśnie na początku okupacji niemieckiej korzystała z domu, też znajdującego się właśnie na letniskach Wieliszew, jej stryja Szereszewskiego. I że tam było potwierdzenie, że to był ten dom, w którym zamieszkiwał Zagórski, w którym gościł Baczyńskiego. Nie znalazłem tego, chociaż przejrzałem wszystkie książki Heleny Szereszewskiej, ale nie znalazłem tego potwierdzenia. Oczywiście znalazłem potwierdzenie, że ona była na letniskach w Wieliszewie. Nie udało mi się ustalić dokładnej daty pobytu w lipcu 1944 roku na letniskach Wieliszew. Istnieją jak gdyby dwie relacje, które wykluczają się troszeczkę, bo właśnie relacja syna Zagórskiego, Włodzimierza, mówi, że na tydzień przed powstaniem warszawskim Zagórski, jego ojciec Jerzy Zagórski, gościł Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale druga relacja przyjaciela Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Lesława Bartalskiego, który powołując się na Tadeusza Gajcego, mówi o tym, że Gajcy 8 lipca chciał się spotkać z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim i niestety nie udało mu się spotkać z tego względu, że właśnie gościł w Wieliszewie. Więc są to jak gdyby dwie daty i trudno jest ustalić, jaki rzeczywiście był okres pobytu Baczyńskiego. Na pewno nie był to długi okres i trwał krótko, ale został zapamiętany przez goszczącego Jerzego Zagórskiego. Już rydwan historii zbliża się tu ku krzykom płonącej Warszawy. Już są lipcowe pierwsze dni. I teraz jest ostatnia okazja, gdy mogłem jeszcze powstrzymać ich dwoje od uczestnictwa w ofierze. Są pierwsze dni lipca i jest piękny las w widłach Wisły i Narwi. Potem tu przyjdzie też wichura powstania, pacyfikacji, wojny. Potem te gminy zostaną uznane za najbardziej zdewastowane gminy w Polsce. Rok minie, gdy długo będę tu szukał miejsca, gdzie w piasku, dobrym, mazowieckim, suszącym, leży walizka z maszynopisami, a wśród nich i zeszyt wierszy Krzysztofa. Okolica ta zmieni swój wygląd jak po trzęsieniu ziemi. Nie umiałem Krzysztofa i panią Basię zatrzymać w tym lasku, gdzie choć na krótko ich ściągnęliśmy, by płuca sobie podkurowali żywicą gęstych sosenek. By organizmy wzmocnili dostatnim posiłkiem. Po swoich krótkich wczasach odeszli
ku stacyjce na cienie drzew. Dwoje przygarbionych dzieci. Nie umiałem ani razu im powiedzieć, że wolno im było odstąpić od ślepej dyscypliny. Pozostał prezent od pani Basi dla mojej żony. Artystyczny talerz Łekłód, o ile pamiętam. W końcu sierpnia pękł na strychu w Michałowie, który już nie istnieje, a gdzie nocowaliśmy już jako uciekający, przeganiani i łowieni wędrowcy, ale jeszcze chałubiący na słuchowy aparat. Czy talerz pękł tego dnia, kiedy i pękło tamto życie?